Yo, siemanko, ja jestem Benek i witam was w Geniusie po gigantycznej przerwie. To jest jak z siłownią, nie? Już to nieraz wam powtarzałem, że jak sobie człowiek zrobi przerwę, to później ciężko do tego wrócić. Dlatego dajcie suba, jak ktoś to ogląda pierwszy raz, ten kanał, albo wcześniej nie subskrybował, dajcie suba, żeby zbudować motywację, żeby jednak te filmy się pojawiały tak często, jak bym chciał i jak wy byście chcieli, a chciałbym w domyśle codziennie. No ale taki plan minimum to co najmniej te 3 razy w tygodniu. Natomiast dzisiejszy TechNews to coś ciekawego, czego się dowiedzieliśmy, a mianowicie to, że Microsoft, zanim zakupił Activision Blizzard, między innymi na swojej liście zakupowej miał też nasz CD Projekt. Ba! Miał też 11-bit Studio i Techland. Czyli de facto, w ogóle biorąc pod uwagę tą listę, na której miało być ponad 100 firm, to on miał chyba połowę, o ile nie całą branżę gamingową na swojej liście zakupowej. I oczywiście mowa tutaj tylko i wyłącznie jakby o takiej liście, którą rozważali. Zastanawiali się, co wybrać i z czym pójść dalej, bo większość z tych firm nie była na sprzedaż. Było też tam Bugi, które koniec końców kupiło Sony za tam chyba 3 miliardy dolarów. Natomiast no, dużo firm, no CD Projekt nie był na sprzedaż nigdy, ale po prostu Microsoft to rozważał. A skąd w ogóle wiemy to? Skąd wiemy, że rozważał takie coś i że było na liście? Między innymi, to wynika tak naprawdę z procesu, jaki jest prowadzony, ponieważ ta amerykańska Federalna Agencja Handlu jakby zabroniła w ogóle Amerykanie, czyli sama rodzimy, że tak powiem, rynek rzuca Microsoftowi kłody pod nogi, bo w tym momencie jakby sprzeciwiają się przejęciu Activision Blizzard. Przypominam, to jest jedna z największych transakcji w historii, w ogóle, jeżeli chodzi o przejęcia. Jakby nie tylko w kwestii technologicznej, bo w ogóle tutaj wiodą kwestie technologiczne, bo jest to między innymi przejęcie właśnie przez Microsoft Activision Blizzard, zakup przez Elona Muska Twittera, czy bodajże jakaś fuzja. No nie pamiętam, co tam więcej było, ale generalnie te największe przejęcia to jest w dzisiejszych czasach wokół świata technologicznego, rozwód Bezosa. No, ale to byłaby ciekawa informacja, jakby Microsoft zdecydował się na przejęcie CD Projektu i wtedy Wiedźmin już nie wychodziłby na PlayStation 5. Pewnie nie. A wiecie skąd to wiem? Ano stąd, że Starfield miał trafić. Starfield, czyli najnowsza gra od Bethesdy, czyli spod skrzydeł Activision Blizzard, miał trafić na... tak jak ty dobrze gadam? Nie, Bethesda to jest... Bo Bethesda... A to już wcześniej przecież... Co ja gadam? Właśnie Bethesda to jest osobne studio, już się pieprznąłem także masakra. Bethesda należała do Zenimaxa, którego już Microsoft klepnął, już sobie przejął, już jest ich. I to już dawno się zadziało. Natomiast właśnie na początku Starfield miał być też na PlayStation 5. No ale między innymi, i to ostatnio Todd Howard przyznał, że właśnie między innymi dlatego przejęli Bethesdę, bo nie chcieli, żeby trafiła Starfield na PlayStation 5, żeby mieć w końcu prawdziwego ekskluzywa, takiego wiecie, z krwi i kości ekskluzywa, który naprawdę zamiatałby i sprawiał, że ludzie popatrzą z chęcią na zakup Xboxa. I ja powiem wam szczerze, zupełnie się nie dziwię. To jest bardzo dobry ruch ze strony marketingowej, jeżeli chodzi o Microsoft. Nie, to powiem szczerze, ani nie wiecie, ani nie grzeje, ani nie ziębi, bo nie mam PlayStation 5, a chcę kupić PlayStation 5. Wolę Xboxa, ale i tak kupię PlayStation 5 zamiast Xboxa, bo mam peceta, więc ja i tak mam wszystko, co może być, znaczy w takim, w swojej głowie. Nie jestem fanem żadnej serii, jeżeli chodzi o konsole, więc dla mnie to wszystko jedno, ale patrząc na to z takiego punktu czysto biznesowego, moim zdaniem bardzo, bardzo dobra decyzja ze strony Microsoftu, no bo jednak przegrywali z PlayStation głównie tymi ekskluzywami, że PlayStation ma i nadal moim zdaniem ma ciekawsze ekskluzywy, ma ich więcej, pomimo tego, że na Playaka 5 teraz ich dość mało wyszło,
to nadal moim zdaniem ma ich więcej. A teraz Microsoft będzie miał tytuły Bethesdy i być może The Elder Scrolls 6, który niestety jest totalną pieśnią przyszłości. Wydaje mi się, że w tej dekadzie, no tutaj niby mamy podane, że być może trafi dopiero w 2028 roku, czyli jeszcze w tej dekadzie za 5 lat, ale jest to tak daleka przeszłość, że nawet ciężko określić, jakie platformy wtedy będą, powiedział Phil Spencer. Więc no tak naprawdę ciężko stwierdzić, czy i kiedy pojawi się, myślę, że na pewno się pojawi, ale kiedy The Elder Scrolls 6, to naprawdę ciężko powiedzieć. Skyrim był gigantycznym sukcesem. Do tej pory sprzedał się w 60 milionach egzemplarzy. To jest naprawdę świetny wynik jak na RPG i na tego typu grę. Więc wydaje mi się, że na pewno The Elder Scrolls 6 też będzie kurą znoszącą złote jaja. No i pytanie, kiedy się na to zdecydują. Ja mam nadzieję, że jak najszybciej, bo nie chcę grać w The Elder Scrolls 6 na starość. O kurde, mikrofon mi spadł. Pytanie, kiedy mi spadł? I od jak dawna mnie nie słychać? Myślę, że od dawna. Dobra, kończę ten odcinek już z podpiętym mikrofonem. Dzięki wielkie za dzisiaj. Widzimy się jutro w kolejnym filmie. No i cóż, miłego dnia, wieczoru, nocy Wam życzę. Do zobaczenia. Cześć.